Witam w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym troszkę inaczej. Znajdujemy się na zewnątrz. W trasie na Trzy Korony. I zajmiemy się dzisiaj oto tymi butami. Buty firmy Badox. Podobno ma być to polska firma. Tak jest przynajmniej zachwalana w sklepach. Niemniej jednak po małym researchu oraz po przyglądnięciu się metce można zauważyć jedną rzecz. Już pokażę metkę. Metka wygląda na typowo chińską. Sprawdziłem wszystkie oczywiście portale, takie jak AliExpress, eBay oraz tym podobne. I znalazłem buty firmy Badox, nie dokładnie ten model, ale znalazłem. Cóż mogę o nich powiedzieć? W Polsce można je zakupić w serwisie Allegro za około 140 zł. W salonach różnych but z obuwiem za około 180 zł. Buty bardzo lekkie, wygodne, dobrze trzymają kostkę, tak jak buty górskie powinny. No, w tej chwili wyglądają jak wyglądają. Są one ze skóry nubukowej, przez co łatwo ją obić. Są wodoodporne. Przetestowane zostały już w Tatrach Wysokich. Pokonałem w nich wraz z moją dziewczyną około 50 km. Jak widać, nic się z nimi nie dzieje. Nigdzie nie pękają. I oby tak było jak najdłużej. Obuw bardzo fajny, tak jak mówiłem, lekki, wygodny. Dobrze dopasowany do nogi. Przeważnie noszę rozmiar 43 i taki też rozmiar kupiłem. Są idealnie dopasowane. Tak jak mówiłem, wodoodporne, przetestowane również na małych rzeczkach z wodą poziomu do około tej wysokości. Nie przemokły, jedynie o co trzeba pamiętać, to żeby je konserwować dobrze. Myślę, że każdy, kto zakupi te buty, a nie ma pieniędzy na droższy sprzęt, będzie z nich zadowolony, gdyż są naprawdę bardzo wygodne i bardzo przyjemnie się w nich nosi. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, subskrybowania.